Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego customu The Last Jade Dragon. Jest ze mną Ania oczywiście. Hej, witam wszystkich. Nie chcecie wiedzieć, ile było prób rozpoczęcia tego odcinka, bo nie znałem nazwy customu, ale to szczegół. Dobra, zeskakuję tu na dół. No właśnie, tylko pytanie, czy idziemy do tej kratki, czy tutaj jeszcze badamy? A to ma znaczenie? Jak ja tu zeskoczę na dół, to nie przejdę tam do tej kratki? Nie wiem, czy tam jest przejście. Ej, nie ma. A nie, jest. Dobra, jest. Jest przejście. Aha, bo tu jest Domain Hall. Ale to jest zamknięte Domain Hall. No, tam jest wszystko pozamykane. Chyba, że się otworzy, jak podejdę, ale nie. Aha, no tu też są kratki. To chyba musimy tam iść. No, chyba tak. Najważniejsze, że znalazłaś sekret. Tu czasem, tak. Tu czasem jakiejś amunicji nie ma albo coś, ale chyba nie. A. Boję się tych labiryntów teraz z tymi książkami. No. A! Boże. Jezus! Jezu, jaka muzyka tu jest. O Boże. Aniu. Jaka tu jest muza? Zmieniła się. No. Flary są. Ja pierdzielę, ta muzyka. Ja nie wiem, gdzie mam iść. Prawo, lewo? Na lewo. Na lewo. Nie, tu jest obraz. To na wprost czy na prawo? Nie, trzymam się lewej strony. Czyli teraz tu na... Jezus, zamknęło się! Kratka. To są jakieś pudełka dziwne. Boże. Jezu, jakieś takie sztylety jakby słyszę czasami, albo miecze. Nie wiem, ja to wszystko obchodzę dookoła. Tu jest zamknięta kratka. Jezu, dziwne szepty, słyszę w ogóle głosy. Czekaj, bo... Nie wiem, co się dzieje, zgubiłam się. Nie wiem, jestem przy kratce, przy fortepianie, ale to jest wszystko zamknięte. No, jest zamknięte. A tu? Co tu jest? A, skrzynki. Matko. Jezus. Nie, ciemno. Wróciłam się i idę do ten. Idę tu na prawo. Jezus, miecze! To... Boże! Te miecze cię przestraszyły? No. Ja pierdykam. No mam to wszystko teraz przeraża. Jezus! No dwójkowe takie, nie? No. O matko, musiało mnie ściachać. Ej, no mnie też dotknęło. Ale już ciul. Wezmę sobie apteczkę. Dużo ich mam. Chyba, że będzie boss. No właśnie. Jakby mi się skończyła flara, a tam jest jeszcze ciemno. Przeszłaś te miecze? No właśnie, idę powoli. Ale jesteś już po ostatnim? No, teraz już tak. A to jest tak ciemno, no, Aniu! Jest ciemno, jeszcze muszę zapisać. O, Jezu, jak tu jest ciemno, no dostanę zawału. Nie jest po lewej. Nie ciągam nawet jej, bo dostanę zawału. Aha, znowu koleś się przeszedł. Ale otworzyło nam kratkę. Ale gdzie ten koleś? Za oknem? Za oknem, mhm. Dobra, wiesz, że przy powrocie będzie Armagedon pewnie jakiś? O Boże, no mam nadzieję, że nie. Ale ci kolesie się nie wyłączyli, ale smutne. Z mieczami. No okej, czyli jeszcze raz. No. Nie, za to zapiszę, bo one jak mnie ściachają, to Inoros. No, ja mam mało życia, mrygami. Ja wziąłem sobie apteczkę. Ja jestem piwa. Boże, ale te szepty mnie przerażają. Mnie też. Jezus, zapisz to. A gdzie ta kratka się otworzyła, bo no, ja nie rozumiem. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest tu blisko. Ale a, przy tym fortepianie! Nie. Aha, że tam. Czekaj, gdzie to było? Prawo, lewo? Nie. Prawo chyba. A tu, dobrze. No jest, o Boże, boję się. Ale ciemno tam jest? No. Gdzie to jest? Nie mogę tego... Jezus! Matko, koleś za mną przeszedł. Ale atakuje? Nie, tylko przeszedł. Za tobą? Tak, za mną. Jezu, faktycznie! Chyba po tych książkach na górze. Ej, zamknęło się, no. Matko, jedynie... Nie, no ja zedrę tu gardło. No ja też. To jest dopiero drugi level, tak? Nie, trzeci.
No, chyba to... Trzeci, bo drugi był taki krótki. Ja mam wrażenie, że ten level się ciągnie długo. No ja też. Ale chyba, piękna Lara. Jest po drugiej stronie. Jezu, super. Znowu dźwignia. Znowu nas coś przeleci. Nie, no nie zabijaj się, Laro. Zapisuję przy tej dźwigni. Ja pierdykam, Aniu. Coś ty za custom wybrała. Najlepszy. Ej, otworzyła się bramka. A, ta na dole pewnie. No, ta na dole pewnie, no. Czy z tej strony też się da zejść? Nie no, ale tam jest tak ciemno, że ja muszę kolejną flarę. No ja cały czas, flara za flarą. Nie no, bo tu nie ma tej drabinki z tej strony. No. Zaraz będę musiała apteczkę wziąć. O Boże, znowu jakiś labirynt. Idę na lewo. Czekaj, bo jeszcze... Przebiegł mi! No. Boże! Czy on tak będzie przebiegał cały czas? O nie, ściana! Tu zabija! Książki zabijają! Ale jak ściana? No, ściana się przesuwa. Nie idę tam. Ale tam trzeba iść. A nie, to kupa. Ale z której strony ta ściana? Aha, no to... tak centralnie na ciebie idzie. Naprzeciwka, no dobra. Naprzeciwko. No to poczekam, aż ona przeleci. Ej, jakie to jest śmiechowe. Znaczy śmiechowe. Fajny klimat i fajna ta... Ale ona będzie wracać, ta ściana? Nie. No właśnie, nie wiem. Jezu, ja chcę wyjść z tej biblioteki. Ja też, nie podoba mi się to. Leci kolejna. Jeszcze jedna chyba. No leci właśnie. Kolejna, tak. Akurat mi się ta wyłączyła. Flara. A, tamta wraca i mnie zgniata. O nie. Zapisuję gdzieś... Dobra, dotknęła mnie ta ściana, ale nie zabiła mnie tak, wiesz, na amen. Tu jest kratka otwarta. Kratka, przez jest, kratkę, ja no. Też, ja też. Ale tu jest jakaś kolejna zaraz kratka. O Boże! Co tam się dzieje? Oh my god. To jest jakiś obraz. Gdzie? Co ja mam robić? O Boże. Ej, ja też nie wiem, o co chodzi. Co ja mam robić? Wspinać się pod tym? Nie wiem, bo mnie zgniotło. Ej, ja nie wiem. Nie, nie ma tu. Nie, nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, jak to ogarnąć. Nie, ja też zginąłem. Ja też nie wiem, o co chodzi. Nie da się tam wspinać po żadnej tej półce? Właśnie, da się. Zaraz z lewej chyba. No właśnie, zaraz tak myślałem. Tylko nie wiem, czy mi wystarczy czasu na to. Ale może jakiejś tej następnej, okej. Okay. Szybciej. Muszę mieć więcej życia. No mi się udało. No ja mam za mało życia na to. Tylko ja nie na tej od razu po lewej, tylko tam kawałek no, dalej. No wiem. Ale i tak mnie trochę zahaczyło. A mnie nie zahaczyło, więc jest gites. Tylko mam nadzieję, że tam na dole nic nie ma. Bo może tam być no, jakiś, może wiesz, tam być jakiś albo sekret, albo coś. No to czekaj, no. To może tam wróćmy. Czekaj, zapiszę sobie na górze no, i zeskoczę ja tam. No, ja sobie właśnie zapiszę. Tam w ogóle nie wiem, czy tej lampy się nie przeciąga, wiesz? No, tak mi się wydaje. Jak to wygląda. Nie, nie ma tu nic. Chociaż tam się przeskakuje na drugą stronę, tak jak... Nie ma nic, ja robię no. Load. Okej. Okay. Nie, lampy nie. Lampy tam nie? Tam się skacze na drugą stronę. Dobra. Z rozbiegu po prostu? No. A po co ja zapis robię po raz kolejny? Bez sensu. To ze stresu. No idę tu. Aha, klapa się otworzyła. Jakaś. Jezus, ten odgłos tej klapy. No. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Czy my się wróciliśmy gdzieś, gdzie już byliśmy? Ej, ja nie też nie wiem. Poznaję tego miejsca. Nie, to jest jakaś biblioteka. Aha, to są kolejne przesuwające się biblioteczki. Tylko takie w miarę normalne. O Boże! No to nie powiedziałbym, że to jest normalne, że się tak przesuwają te biblioteczki. Dobra, zapisz to. Działucha, zapisz to. No zraniło mnie! Jezu, bierz tą apteczkę, działucha. No, o Boże, ale mi całe życie zjechało. Nie no, mi ciut. Jest ostatni ten, diament. Tak? Tak. Fajnie. Tylko po drodze są jakieś drzwi i one się całe szczęście nie otworzyły.
Ale ja nas... w ogóle przez ten cały strach zapominam pić, nie? Już ja... mi tak sucho w gardle. Ale ja się boję, że jak ja to podniosę, to ten koleś się pojawi. Znowu ten zielony. No pewnie tak. Ej, nie pojawił się. Wiesz? Okej. Okay. A podniosłaś? No, teraz podniosłam. A po co ja chcę podniosłem, przed wzięciem zapisałem i po podniesieniu zapisałem. Czaiś to? Ale te drzwi się otworzyły jak nic. Przy powrocie. Wiedziałem! Tego się akurat nie przestraszyłem. Wiedziałem, że to się otworzy. Tylko muszę mieć jakąś inną broń do tego. W sumie się nie otworzyło, tylko pieprznęło. No właśnie. O Jezu, tu znowu jest ciemno. Weź no, to zapal. Żeś, no. Ach, matko. Jest dźwignia. No przeciągam, no co mam zrobić? No. Boże, obie się kratki otworzyły. Ale to nie wracamy z powrotem do tej biblioteki? No, w bibliotece jesteśmy teraz. Bo to wydaje mi się, że to jest to samo pomieszczenie biblioteczne, w którym byliśmy. Tak, i teraz na prawo main hall, tak? No. Ale to jest zamknięte. Ale to jest nadal zamknięte. To może to czegoś... nie da się tędy wrócić. Bo na pewno górą się dało wrócić. No, a jak wejdziemy no tak, na górę? No bo żeśmy z... ten, no po tych... A ona tam, się wspina potem po prostu, tak? Tak, po półkach. Dobra, okej. Okay. Już mi się plącze wszystko. Czyli górą i tam do tych kryształków, nie? No, tak mi się wydaje, że... A, no tak, bo my tym żerandolem skakaliśmy. Jezu, mamy wszystko. Spieprzamy stąd. Mam nadzieję, że kolejny level będzie przyjemniejszy. Znaczy w sensie... On był spoko, żeby nie było. Tylko, takie wytchnienie by się przydało. Tylko wytchnienie by się przydało, tak, bo ja cały czas w takim napięciu w to gram. No, ja też. Jezus, jeszcze mi to... A, bo my tu za tą kurtynę wleźliśmy. No, do main hall. I co teraz, po tych schodach? Ja już nie pamiętam. No, do main... Nie, tam w prawo... No, po schodach prawo. I ten. Prawo? I do main hall, tak. A nie do main hall? To na main hall jest na lewo. A to może, nie, na prawo. Dobrze, na prawo. Nie do main hall. Aha, na to prawo. Gdzieś indziej. Gdzieś indziej, jestem przy tym, wtryniam. Czekaj, to tutaj w takim razie. I po schodach na dół. I po schodach na dół. I masz na wprost, nie? Tak, faktycznie. W ogóle mamy jeszcze tą maskę, a tą maskę było łatwo pominąć, jakbyśmy nie zestrzelili tej wazy. No właśnie, ej, wazy. Ale ona nie ma napisane Secret Mask? Czy mi się a wydawało? A ma, faktycznie, Secret Mask. No, to ona będzie do jakiegoś sekretu. No ale tylko to w tym levelu nie... pewnie. No, ciekawe. No właśnie, teraz mnie tak naszło z tą maską jeszcze, nie? No właśnie. Ale no ja nie widziałem jej żadnego miejsca na nią. Ja też nie. Dobra, to się otworzyło, ale tam nadal nie ma końca levelu. Znaczy jest jakby kolejna lokacja z tym obrazem przeklętym. Idziemy tam, czy szukamy tej maski? No bo ja nie wiem w sumie. No idziemy zobaczyć, no. Idziemy. Może to dalej gdzieś jest też. Tu się coś wydarzy, jak o nic. O Boże. Idę na razie poko... Słyszę. Leci aha, do mnie ktoś. Leci, no. Leci coś. Ten biały. Ale z której strony leci, bo nie bardzo... No właśnie, ja też nie wiem. Może jest za jakąś szybą. Ale jak się drą! Są za szybą. No, są po prawej. Ale z psem razem. Tak. Idziemy tam na dół? No idziemy. Tam jest ciemno. Co mamy zrobić? Tam jest ciemno. No tu się klapa otworzyła. No i tą klapą do dołu. Jak mnie tu zrejpią wszyscy. Ale ja słyszę cały czas te odgłosy i to mnie no tak, irytuje. No bo tutaj wchodzimy do nich, no. A, okej. Okay. No, byś mogła strzelać może. Dziękuję. No to jest tylko jeden pies i jeden ten biały. Boże, nas straszyli tak, jakby to był Armagedon. No właśnie. Dobra, już lecę z tym Uzim. A, jeszcze jest Bacon Lara. Ja teraz shotguna cisnę. A mi się właśnie shotgun już chyba...
zregenerował. Zaraz zobaczę. Ile mam tego shotguna? 18. Mi się właśnie powoli kończą. Dobra, jest dźwignia. Patrzę, czy coś tu jeszcze jest, ale na razie nie dają rzeczy. Gdzie to się otworzyło? To do biblioteki się otworzyło, tak? Czy... Nie, chyba. No to za tą szybą w każdym razie. A to jest do biblioteki? No właśnie nie wiem, bo tam jedne drzwi były do biblioteki. Dobra, to wracamy się tym dołem tam, nie? No. Jeszcze tu przelecę sobie to, tu jest radyjko jakieś. Ale tu nic nie ma. No, nic tam nie widziałam. No, do biblioteki. Ale to inna biblioteka, tak? Ja walę! Jezu. O kurde! Jezus! Boss? Taka masakra. Nie, tam pełno tych zielonych gówien. Ale nie atakują. Atakują! Aha! Atakują! I... O Boże, jeszcze rzucają tym gównem. No. To ja biorę Uzi. No, ja właśnie też wzięłam Uzi. Ale wystarczy stać przed biblioteką i oni nie wychodzą. Ale nie trafiają cię tymi? Nie. A dajcie spokój, se poleciała na łatwiznę, to jest challenging! Muszę tutaj ogarniać sobie apteczki. Nie, to ja już teraz lecę. Teraz tu już mnie trafiają. Tam jeszcze na górze jakiś siedzi. No, dwóch jest na górze u mnie. Jezu, ale jaka muza w ogóle. No. No, ale weź Lara, wyceluj w nich, no. Aha, skończyło mi się Uzi. Jezu, idź tam do niego. No mi już też mało zostało z tego Uzi. No, powiem ci, lipa trochę. Czy ja jestem w stanie tego gościa stąd strzelić? Dobra, zabiłem ich wszystkich, ale oni chyba nic nie zostawiają, nie? No. Gorzej, bo mi zażarli jednak trochę tego życia. No mi troszkę też. No, a bardziej się obawiam tego, że amunicji mi trochę zjechali. No, mnie całe Uzi poszło. A tu widzę, że będzie trzeba wykorzystać ten patent, co robiliśmy w bibliotece chyba. Że trzeba utworzyć sobie drabinkę z tych bloków takich, wiesz... biblioteczek. No, 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 no. No, chyba mogłam to lepiej rozegrać jednak. Oj tam, musi być trochę challenging, już tam nie wczytuj. Nie no, nie wczytuję, mam dużo apteczek. Więc tam... Jeszcze nie jest tak tragicznie. Boże, ale jaki długi ten level! No! Ja to myślałem, że wtrenimy te kryształy i koniec, a tu dalej. Dobra, czyli... Boże, gdzie to trzeba... Aha, tutaj na środek przesunąć. Ale potem tam widzę, że jest jeszcze piętro wyżej. Ja pierdykam, jak to zrobić? A tu w ogóle da się jakby na żyrandol chyba skoczyć. Tak po skosie. Tak. Okej, tu się da i teraz tu się da. Ja pierdzielę, kolejny! O nie! Gdzie on poleciał? Boże, no... Przecież go muszę ubić. No se poleciał, no czaisz to? Może to jest ten, którego się nie ubił. Nie, no normalnie biega tam i ona w niego celuje, tylko wiesz, tak się chowa. Aha, okej. Okay. Jaki popieprzony. No nie mogę go zabić. Aha, bo tutaj się nie da tego. Nie no, czaisz, to będę go zabijał 5 lat chyba. Aż w końcu spadnę stąd, biegając tak koło Macieju. No naprawdę, Laro. Nie, ona w niego nie celuje nawet, denerwuje mnie to wciul. Dobra, setny zapis przekroczyłem. Wow! Dopiero teraz ja mam 160. Czekaj, ale ja to muszę chyba tak... jakoś tak... Ja nie mam to, kurczę, przeskoczyć. Co? Na ten żyrandol? Nie, nie na żyrandol, tylko... Bo tu przesuwam bloczek. Co ja mam tam banana zrobić? Jakiego banana?
Ale no, który bloczek? Ten już no po żyrandolu? Na górze. Nie wchodziłam w ogóle na żyrandol, a mam wejść? No ja tu wchodziłem i przesuwam kolejny bloczek właśnie. Aha, czyli tylko prze... Rozumiem. Bo ja przesunęłam tam na dole, weszłam na górę. Tak, i ty jesteś tu gdzie ja, tylko ja sobie przesunąłem raz i skoczyłem na taką platformę tutaj, balkonik i przesuwam go od drugiej strony. Aha, dobra. No tylko problemem jest to, że on tam łazi na górze i jak ja będę wchodził po tej drabince, to on mnie będzie łoił tymi strzałkami. To jest głupie. No tak. Bo ja go nie mogę zabić. Ja nie wiem nawet. Jeszcze go nie widzę. On się odpala jak na tym balkoniku Aha, staniesz. Faktycznie, no. A ona jeszcze, Boże, po tej drabince nie wchodzi tak normalnie, tylko się ślamazarzy. O, teraz w końcu, Boże. Nie no, on mi tu zjedzie życie. No nie ma innej opcji. No, już znowu mam mrygające życie. Masakra. I on akurat jeszcze znając życie będzie akurat tu na tej platformie, gdzie ja jestem. Jezu, ich tu jest więcej. Nie. Nie no, ja biorę apteczkę. Kurde, nie da się przesunąć tak, żeby na tą drabinkę wejść. Nie wierzę w to. Boże, tu jest jakiś klucz. My potrzebujemy jeszcze jakiegoś klucza? Nie pamiętam. Chyba, że na dole tam był potrzebny. A nie, obraz się otworzył. A jak się nazywa ten klucz? Flash Doom Key. Boże. Aha. Dobra, to ja sobie chyba zejdę po tej drabince w dół. Jakbyś to Lara tak skoczyła. Wlazłaś? O, no. O Boże, ale mnie dwóch ich tam jest, no. No, wiem właśnie. Bo ten drugi się aktywował jakby dopiero później. No, ale... O, strzelaj! Dobra, to jest masakra po prostu. O Boże, widzę tam jakieś płytki. Heaven and Hell in Perfect Balance. Czy to jest jakaś zagadka? Czemu oni tak strzelają po prostu, że się nie da nic zrobić? No i zamknęło się przez za mną. O mój Boże. Matko, wygrające życie. Nie no, ja tu tracę tyle życia i tyle Uzi straciłem, że to jest jakaś poezja. Daj spokój, ja już prawie broni nie mam. A jak boss będzie? Nie wiem. Będę ze zwykłych napierniczać. Jezu, ale piękne są te lokacje w ogóle. No, flash dumki, faktycznie. Heaven and Hell in Perfect Balance, czyli to jakaś znowu zagadka. Okej. Czekaj, to teraz zszedłeś na dół? Po tym... No otworzyło się, tak, szedłem na dół i w ten obraz to się otworzył. Okej. Okay. To jest w tym samym miejscu. Tak, na lewo musisz skręcić, jak wyjdziesz z tej biblioteki. To jest jakaś zagadka. Heaven and Hell and in Perfect Balance, czyli... Poczekaj, tu mamy... Aha, dobra, bo na dole są jedne lampy na górze, drugie na dole, czyli tak. Ta na górze, czyli tak, druga ma być przeciągnięta, czwarta i piąta według mnie. Ale jak ja mam wejść tam na górę? Tu jest drabinka jakaś? Aha. Nie rozumiem tego. A tam jeszcze niżej się da zejść. Aha, tam jest tylko obraz chyba. Nie, już tam nie schodzę. Dobra. Druga, czwarta, piąta. I tu jest drabinka. Przetestujemy, czy to działa, czy nie. A co, zaatakowaliście? No. Panowie. Ale lokacja piękna. Naprawdę. No, niesamowita.
Jestem pod wrażeniem tego customu, naprawdę. Druga, czwarta, piąta mówiłem, tak? Ile on zmieścił pomysłów w takim jednym poziomie nawet, no. Nie? No. To też jest niesamowite. No otworzyło się. Ej, prosta była ta zagadka. Ale gdzie się otworzyło, bo Heaven nie rozumiem. And hell in perfect balance. Niżej się otworzyło? Podać ci rozwiązanie, czy chcesz sama? Czekaj, zaraz zobaczę tylko, o co tu chodzi. Oj, tu będzie chyba koniec, bo jest tak ciemno. Wow. Aha, bo to jest dziura na dół. No i tam masz na dole też dźwignię przeciągnięte, nie? Mhm. I tam jest jakby piekło na dole, a na górze masz niebo. A faktycznie. Zapiszę tylko i wchodzę. Dobra, ja też. Wyciągam broń. No, nie, koniec. Ja pierdykam. O, mamy kurde. To. Ale godzina 30. Ja u mnie przynajmniej. No u ciebie podobnie pewnie. Mam cutscenkę. No, też mi. Aha! Nie wiem, na razie jest. What the fuck? Co to było? Nie wiem. What? Larson? No. I te beboki z tyłu? No. Serio? I to jest koniec levelu? Zajebiste. Ale jaja, to zaraz Flash my to... Flash Doom. Oh yeah. O Boże, teraz to dopiero będzie. Widziałaś te czerwone te? Tak, widziałam. Czy to jest ostatni level? No nie wiem. Ja pierdykam. No dobra, idę. Tu jest dziurka na klucz, od razu mówię. Nie, czekaj. Aha, bo żeśmy nie wykorzystali tej maski w końcu. No, no i ona zniknęła. Czyli ona była w tamtym levelu, ale żeśmy no. dali. A i to jest flash dumki do użycia. No, Boże. Ale to było zajebiste. No, ale taka scenka sztos. Co to miało być? O Jezus, tu są te wazy takie. Oj, te czerwone. One są w ogóle bez głowy. Te czerwone, one no, głowy nie mają. W tym. W Folklore's Diary chyba też takie były. Ja pierdykam. Mi się wydaje. No ale weź mi, wyciągnij tę broń. Dobrze, że amunicję dają w końcu, bo... No, dają w tych wazach, nie? Tam no, jest jeszcze dźwignia. O, i apteczkę też dali. Dobra, mamy dźwigienkę. Ale taka scenka... Czegoś takiego tu brakowało, nie? Bo taki gęsty no. klimat i nagle takie coś z humorem. Strasznie fajne, lubię takie rzeczy. No dobra, tam się otworzyło. Podejdę jeszcze do tych czerwonych. Podchodziłaś do nich? Nie, nie podchodziłam, tylko tyle, żeby zebrać rzeczy. A tu jest na dziurkę. Dobra, oni się nie budzą jakby. Okej, okay, no to przy dźwigni tam się otwiera przejście, to tam musimy iść. Dobra. Zapisuję tu, bo tu jakieś dziwne rzeczy są za tymi Oho. Drzwiami. Co to jest? Co to jest? Jakieś lustra? Ale potem można biegać normalnie. No można, no biegam se. Ale jaka muza! No. O co tu chodzi? Nie wiem, ale... Nie no, ale ta muzyka sztos. Czy to jest jakaś podpowiedź tam na dole, czy... Dźwignia no, odbija się, się! Dźwignia! No właśnie, tak myślałam, że to będzie jakieś, wiesz... Ale ich jest więcej. W którym miejscu? Na ścianie. Jest więcej, to... Na ścianie jest jedna. Bo ja po kolumnach szukam. Ale na kolumnach A też może faktycznie. Być. Ale też na kolumnach może być, to nie jest wcale powiedziane, że nie. No. Dobra. Ej, fajne. Boże, mi się tak podobają pomysły tego autora. No, mi też. Czyli na kolumnach mówisz, że nie ma. Ej, kurde, nie widzę na kolumnach. No ja właśnie nie widzę, a widzę przy kolejnej ścianie, obok jednego rycerza. A ja nie. O, teraz widzę. I co, dwie wystarczyły? Nie. Chyba nie. Widzę na kolumnie. Jednej Czyli na pewno. Tu gdzieś obok. Trzy też jeszcze nie wystarczyły. Na której kolumnie, kuźwa? Ale widoczna jest ta dźwignia? No, jest widoczna.
Na kolumnie? No. Szara jest trochę, się zlewa, no ale... Czy tą przeciągałam? Ej, ja nie widzę. Na kolumnie. No tak z zewnątrz, jakby nie w środku, tylko z zewnątrz musisz szukać. Ja tylko wydaje mi się, że w środku też może być. Zapalę flarę. No ja cały czas biegam z flarą. Z zewnątrz. Jest! Dobra, mam. No. Boże. Gdzieś tu musi być jeszcze w środku. No ale ona jednak była widoczna. No, jest trochę widoczna. No trochę się zlewa, ale jednak... No ale w środku widać. Nie widzę za to. No ja też nie widzę, ale no gdzieś jeszcze musi być. A na tych drzwiach tu nie. Kurde. Na ściennych nie było, nie? Nie, w dwójce nie było. Popatrzę jeszcze po tych ścianach w takim razie. To jest przeciągnięte. Przy rycerzu, tak? To przeciągaliśmy. No, jedno przy rycerzu, drugie na kolumnie i... I trzecie też na ścianie. Trzecie jakieś. Też na ścianie, tak pomiędzy rycerzami, ale to w większym... Kurde, no, coś tu musi no być kurde, w tym środku. Przeciągnięte. No nie, no na ścianie według mnie nie ma. Chyba, że jakiś rycerz zasłania na przykład. Specjalnie. No, chyba, że tak. I że się da podejść do rycerza i przeciągnąć, ale... Ale to by było głupie. Znaczy w sensie głupie, no nie wydaje mi się, żeby tak to było. Jest na tej środkowej kolumnie. Ja pierdykam. Gdzie ty to widzisz? No, na jest. Środkowej kolumnie naprzeciwko drzwi. O mój god. Ja tu jestem ślepy, nie jestem aż tak spostrzegawczy. O, Larcia, nowy obrazek. O. Klucz. No, klucz. Ale ja na klucz na końcu zbieram. No. Amunicji sporo, dwie paczki. No, daliby tego więcej, bo ostatnio zużyłam za dużo. A ten kluczyk to do... Boże, zobacz na obraz Lary po wzięciu klucza! Boję się, czekaj, jeszcze nie wzięłam. Nie no, dzioba jak do loda. O Boż. Zobacz se. O my god! Czy ty to widzisz? Jaka psychodela. Ja pierdykam. O Jezu, jak się ciemno zrobi... I zmieniła się sala zupełnie ta poprzednia. No. Do czego jest ten klucz w ogóle? Gold key się nazywa. Aha, po prostu. Okej. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Ja też nie wiem, ale tu zeszłam na lewo i... Aha, myślałam, że to jest coś do podniesienia. Ja właśnie też takie widzę, takie przezroczyste jakby. No, coś. To takie przenikające tekstury chyba. To chyba nie jest nic. Ciemno tu. No, jest ciemno. Nie mów, że znowu dźwignię będziemy szukać. A nie, jest nie, jest jakiś korytarz, tylko się zastanawiam, czy coś jeszcze tu jest mimo wszystko. A jak z sekretami tu wyglądamy? Jest ten gnom napisany? No, nie, tu nie ma sekretów. Nie ma. Aha, okej. No to możemy iść. Dobra. Idę przez korytarz. Na razie się nic nie dzieje, ale zapiszę to może. No, a ja też zapiszę. 109 save'ów. Ja mam... Czekaj, teraz ci powiem. Ja mam 180. Boże. To tak, jest. Światło się zgasiło. No. I mamy klatkę zamkniętą, więc musimy się cofnąć. O Jezu, w tą ciemność! Aha, jest zielony koleś. Ale się nie rusza na razie. Ale idziesz z flarą? No idę z flarą. To są płytki takie. No. Otworzyło się. Tak? Tak, jak mi się stanie. Nie otworzyło. Ale musisz stanąć na obie. Aha, okej. Boże, jak ja się boję znów. No, ja też. Wziąłem flary. Jezus. Ja pierdykam. Kawał. Widzę, no. One są głośne, te drzwi. No. Znowu jest ta tekstura na podłodze po prawej i po lewej. Wiesz, że trzeba na to stanąć chyba.
O Boże. Wiesz, na tych, za tymi drzwiami. No wiem. A najlepsze jest, że słyszę jeszcze Yeti chyba. No ja właśnie też słyszę. Jezus, zażarło mnie. Ja nie umiem przez te drzwi przechodzić. Ja robię to rolem, wiesz? O, tak zrobiłem rolem, że zginąłem. Ale robię to na takim samym na zasadzie jak z tymi takimi obręczami. No, 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 no. Dobra, jedno zrobiłem. No ja zrobiłam dwa. Tylko jeszcze się cofnąć i przejść. Nie no, zraniły mnie te drzwi! No mnie na razie nie. Kurde. Jakie gunfa. Kurde, teraz mnie zraniły. Teraz to już chyba się otworzyło, nie? Nie wiem, ja w ogóle nie słyszałam. Pieczone. Dobra, chyba powinno się otworzyć. No hello. Ale ja... Ale to jest kratka... A nie, otwiera się jak się na trzecie stanie. No, właśnie na środku, widzę. Dobra. I tam jest jakaś drabinka chyba. Do góry. Tak jest. Dobra, i możemy kończyć jak tam się wespniemy. Dobra. Mamy 40 minut. Oh. Masakra. Jezu, trochę odsapniemy i następnym razem... A tu klapa jakaś się w ogóle otworzyła. Uuu, to są znajdźki. Znaczy, o. Tak przypuszczam w tych wazach. No to możemy podnieść jeszcze jak chcesz. No. Klucz. O Boże. Dobra, ja sobie na koniec ten klucz zostawię. No ja też. Biorę apteczkę. Tu się mam nadzieję, że nie przesuwa nic. Bo nie sprawdzam nawet. Aczkolwiek nie ma sekretów, wiesz. Przecież jak to weźmiemy, to się coś wiedziałem. Tak? Ale o co chodzi? Czy te szczury mają jakiś dynamit? Aha. Nie wiem, coś dziwnego to było. One o coś Boże, miały, te szczury no, coś faktycznie. Miały na sobie. TNT. TNT. Lol. Dziwne i słyszę te szczury. Dobra, no ale to ogarniemy następnym razem, nie? Dobrze. Chyba, że to jest już końcówka, ale najwyżej się to połączy z tym odcinkiem, jeżeli to jest końcówka. Dziękujemy wam bardzo serdecznie i do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa! Pa, pa!